Witam Państwa bardzo serdecznie w nowej formule programu Szansa na życie. Nazywam się Teresa Lipowska. Będę się spotykała z Państwem co dwa tygodnie i próbowała przekonać, że nawet we wczesnej jesieni życia można żyć pożytecznie, sympatycznie i z uśmiechem. W tym odcinku chciałam Państwu pokazać ciekawą inicjatywę Fundacji AWE. W tym celu umówiłam się nad piękną rzeką w Krą z prezesem tej fundacji, Bartkiem Włodkowskim. Hej, hej, ahoj! Witam serdecznie! Witam serdecznie, jak mi miło! Witam serdecznie, panie Bartku! Jestem zaszczycony, że możemy dzisiaj się spotkać. Proszę mi powiedzieć, co to za impreza? Super czat z dziadkiem w kajaku. Kolejna odsłona naszego wielkiego projektu. Proszę mi pomóc troszkę. O, dziękuję serdecznie. Witam serdecznie, kłaniam się. O, aż tak, cieszę się. Bardzo miło. Jak super z dziadkiem w kajaku integrujemy się międzypokoleniowo na kajakach. Bardzo młodzież z seniorami. Czy mogę zaprosić? Myślę, że dzisiaj ja będę pełnił honory kapitana, dobrze? Proszę bardzo. Znakomicie. W takim razie usiądę sobie także. A zatem odpływamy, ruszamy na naszą wyprawę. Ahoj! Jak długo już tak pływacie? No dzisiaj jest trzeci dzień, oczywiście mówię o tym spływie dzisiejszym, ale w ogóle to już jest w tym roku bodajże 30. impreza. Właśnie, proszę coś powiedzieć o początkach. O początkach fundacji? Tak. Wszystko zaczęło się od chóru kościelnego, chociaż to może nietypowa historia. Grupa młodych zapaleńców, która śpiewała, zaczęła organizować festiwale. No i w pewnym momencie zaczęła być potrzebna organizacja. W ten sposób powstała Fundacja AWE, która działa już 3 lata i realizuje rocznie rozmaitych, edukacyjnych, artystycznych projektów ponad 30. Ilu jest uczestników tego spływu? Dzisiaj jest prawie 30 osób. Sporo. A może mi pan powiedzieć wiek najmłodszego i najstarszego? Dzisiaj najmłodszy to 15 lat. Ola ma 15 lat, a najstarszy, nie będę mówił kto, ale prawie 80. Ale pływają, Boże, cudo! Tak, ale pływają z nami nawet 90-latkowie i nawet 6-7-latkowie. Czy każdy senior może z wami popłynąć? Dokładnie każdy. Nie trzeba umieć pływać, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nie trzeba umieć pływać? Nie trzeba umieć pływać. Spływy są całkowicie zabezpieczone. Mamy kadrę wykwalifikowanych przewodników i woprowców. Niektórzy przewodnicy to także seniorzy, a woprowcy to młodzi ludzie. Tak więc każdy może czuć się zupełnie bezpiecznie. A dlaczego właśnie to miejsce wybraliście na spływ? A nie jest tu pięknie? No cudownie! Uroczo, prawda? I tak blisko Warszawy. My jesteśmy organizacją z Warszawy. Nie udaje się co weekend wyjeżdżać daleko na Mazury czy nad morze, chociaż takimi rzekami też pływamy. W tym roku byliśmy na Słupi, Rozpudzie. A teraz zbliżamy się do niespodzianki. Niespodzianki? Jakie niespodzianki? To będzie taka niespodzianka integracyjna trochę. Mamy przeszkodę. Jas, kamieniste Bystrze pod mostem. Będziemy musieli przenosić kajaki. Niebezpieczne? Troszeczkę, ale entuzjazm młodych i siła świetnie tutaj będą współgrały z doświadczeniem seniorów. Wspólne działanie pozwoli bezpiecznie pokonać tę przeszkodę. Jest pani już 5 raz na spływie, co sprawia, że stało się to prawie pani nałogiem, hobby. Wciągnęło mnie to, wciągnęła mnie atmosfera sympatyczna,
A po drugie, jest to bardzo, bardzo miły sposób na spędzenie wolnego czasu. Mhm. A jest pani ile lat na emeryturze? Pierwszy rok. Pierwszy rok, czyli nie chce pani stracić aktywnego życia. Aktywnego życia, jest to bardzo dobry sposób na przedłużenie aktywnego życia. No, właśnie. A jak pani kontakt z młodzieżą? Jakie są pani relacje z młodzieżą? Wydaje mi się, że bardzo dobre. Tak ja spostrzegam je. Rozumiecie się? Tak, że się rozumiemy. Pomagacie sobie nawzajem. Pomagamy sobie w trudnych sytuacjach. My służymy właśnie tym doświadczeniem, dodaje nam to starszym, naprawdę bardzo dużo energii i jest bardzo fajnie. Zmęczenie pewno, ile trochę zimno. A jak współpraca z partnerem? Bardzo, bardzo dobrze. Wspaniale. Wspaniale śpiewa. Co pan po takim spływie wynosi? Jeszcze jakieś jedno doświadczenie, czy... Przede wszystkim czuję się bardzo potrzebny ludziom. I to jest dla mnie bardzo ważne. O, brawo, to jest piękne. I to chyba jest najpiękniejsze. To są jedne z najpiękniejszych chwil w moim życiu. A pan jest w ogóle ratownikiem zawodowym? Tak, od niedawna młodszym ratownikiem w Wopru, tak jak kilkoro kolegów tutaj jeszcze. Aha, czyli pan pływa troszeczkę jako asekuracja? Tak, zdecydowanie. Podaj mi rękę. Ale w ogóle jak wrażenia? Sympatycznie ze spływu? Jak zwykle. Jak zwykle? No proszę. Zawsze z awetkami jest. Na wszystkich spływach, na których do tej pory byłam, niesamowicie sympatycznie i wszyscy są jak jedna wielka rodzina. Na tym polega ten nastrój, prawda? Dokładnie. A jak współpraca z panią? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dajcie sobie radę. No, ja myślę, że ja nawet gorzej sobie dawałam radę niż pani. Proszę. A pani dawno pływa? Od 48 roku. Brawo! Czy pan kompletnie nie zdrętwiał w tej wodzie? Nie, nie zdrętwiałem. Do tego stopnia jest panu odporny. Ale woda jest cieplutka. No woda cieplutka, ale dzisiaj przecież cieplutka ma pan... woda jest. I nie jest pan dzisiaj zmęczony po tym... Ale w sumie nastrój po takim spływie? Pięknie jest nastrój, wszystko jest właśnie dobrze. Tutaj rozmawiam, wszyscy mówią jak zwykle. Tak jest, tak. Znaczy, że wszystkie te spływy są wspaniałe. Każdy inny. Bardzo, bardzo różne są. Każdy jest inny, każda rzeka jest inna, każdy brzeg jest inny. Poziomy wody różne, przeszkody różne. To wszystko bawi. Widzę na szczęście, no, że to wszystko jest tak, jak było w czasie wojny. No, a tu już przed nami właśnie te koszary obronne, szyjowe. I za chwileczkę oryginalna brama. Taka potężna, straszliwa brama. A stąd się wydostać. Pocieszające, że to zostało. Cała substancja, cały zasób tego fortu. Ciężka brama. Proszę państwa, w tych celach, w tych podziemiach, w nieludzkich warunkach więziono jeńców, Polaków, Żydów. Tu gromadzono około 100-150 ludzi. A co oznaczają te koła? Czy to jest teraz wybite na jakieś potrzeby, czy to są z tamtego okresu? Nie, to są z tego okresu z okupacji. Właśnie tutaj Niemcy przywiązywali ludzi tyłem, skuwano ręce w stak kuczny, tak żeby nie można było usiąść ani wstać. I jeszcze ci ludzie bici, głodzeni musieli spędzać po prostu czas tutaj w takich warunkach. No bestialstwo posunięte do ostatnich granic. No znamy to bestialstwo. No niestety, dziesiątki tysięcy ludzi jednak w czasie okupacji tutaj zostało wymordowanych. Ja myślę, że w tym miejscu pozostaje nam nic innego, jak tylko na chwilę się zadumać nad tym wszystkim i powierzyć tych wszystkich, którzy odeszli stąd, swoją ostatnią wędrówkę, powierzyć dobremu Bogu, niezależnie jakbyśmy go nazwali, podziękować za ich bohaterstwo, bo to było bohaterstwo, za ich ofiarę i uświadomić sobie, czym jest pokój i uświadomić sobie jedną rzecz, że ten pokój, ten wielki, ogólnoświatowy, zaczyna się w ludzkiej duszy. Zaczyna się w naszych rodzinach, zaczyna się pomiędzy nami. I to jest najistotniejsza, myślę, refleksja z tych wszystkich wydarzeń wojennych, które wspominamy i których świadkami byli nasi dziadkowie, którzy są z nami na spływie. Tak więc za tych wszystkich, którzy oddali życie swoje tutaj w forcie trzecim w Pomiechówku, wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, światłość wiekuista niechaj nie świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
W naszym klubie mamy taką tradycję, że osoby, które są po raz pierwszy, muszą wykonać specjalne zadanie. Myślę, że pani Tereso dzisiaj wykonała niesamowite i najtrudniejsze zadanie, jakie tylko można było wykonać. No poprowadziła cały nasz spływ. Myślę, że możemy uroczyście przyjąć do naszego klubu, prawda? Wielkie brawa! Pani Wanda przypina odznakę klubową do piersi i teraz już pani Teresa Lipowska jest honorowym członkiem naszego klubu kajakowego AKKJP2. Brawo! Cztery kroki na raz. No oczywiście pływacie z ludźmi dojrzałymi, dorosłymi. Jak wam się pływa? Świetnie. Ja dzisiaj płynęłam z panem Bogusławem. To jest pan, który już nie pierwszy raz był z nami na spływie. I naprawdę rewelacyjnie. Podoba mi się to, że ludzie, którzy z nami pływają, właśnie często mają już doświadczenie na kajakach. Pływali właśnie w młodości. Właśnie. Potrafią nam pokazać wiele nowych rzeczy, nauczyć. Czasem w trudnych sytuacjach pan pokierować. Tak, pokierować nami w trudnych sytuacjach. Chociaż powiem, że czasem i młodzi też radzą sobie już lepiej, bo są, prawda, zmniejsi, sprawniejsi. Ja myślę, że to jest współpraca. Tak, to jest współpraca. Sam jest doświadczenia, to jest sprawność. Chcemy historię życia. No to od pana Krzysia, tak? Bardzo proszę. W 1944 roku mieszkałem w górach. To była koło Krosna. Ojciec mój był kierownikiem kopalni. Przyszła wiadomość, że Niemcy idą w lasy. Ojciec poszedł zobaczyć, czy Niemcy rzeczywiście idą i żeby zatelefonować, żeby nasz oddział akowski się przygotował. Nagle usłyszeliśmy strzały i brat mój mówi, Niemcy idą. Zobaczyliśmy przez okno rzeczywiście zbliżających się żołnierzy niemieckich i tu jest strach. W piwnicy leżał żołnierz rosyjski, który się dostał do niewoli niemieckiej, w mundurze niemieckim był i uciekł z tej niewoli. Myśmy go do piwnicy przysypali kartoflami. Niemcy weszli z psem, zaczęli robić rewizję w domu. W domu były granaty, myśmy wiedzieli gdzie. No i wiadomo było, jak pies poszedł do piwnicy, to już, że to była śmierć dla nas, że rzucimy te granaty. Okazało się, że pies nie zareagował. Takim sposobem przeżyliśmy. Gdy ptaki wokoło śpiewają wesoło, szczęście jest, szczęście jest, płyn, płyn, błędą są, duch zrumienia. Słoneczko już zaszło. Od samego rana jestem tu z tą cudowną, wspaniałą, zintegrowaną grupą starszych i młodszych, szczęśliwych, radosnych, pogodnych, uśmiechniętych, pomagających sobie. Wszystkim Państwu starszym życzę spotykania się z młodymi ludźmi, a młodym ze starszymi. Wiele możecie skorzystać. Na pewno Wam to da dużo radości. Ja w każdym bądź razie po dzisiejszym dniu czuję się szczęśliwsza. Bardzo im za to dziękuję. Gdy ptaki wokoło śpiewają wesoło, życie jest jak sen.